Hejka, witam Was 11 grudnia. Kolejne otwieranie kalendarzy też powitamy. 11 jest tutaj. Będą się teraz ogólnie pojawiać więcej odcinków z rodzinką chomikowskich. Wiem, że to może zabrzmieć bardzo dziwnie, ale przez te święta zapomniałam o chomikowskich i zapomniałam, że miałam przecież zrobić świąteczne odcinki z nimi. Oni też zapomnieli widocznie ustroić dom. Ale już mają. Oj, dzisiaj czekoladka. To jest z takim Mikołaj. Bardzo ładny. Zjemy go oczywiście. Kolejne. Teraz okienko w wedlu. Szukamy 11. O. Gwiazdka. Kiedyś muszę w końcu zjeść te czekoladki z wedla. Ktokolwiek. Ktokolwiek musi w końcu zjeść te czekoladki z wedla, bo one są naprawdę takie, no, chyba z 5 albo więcej może jest w tym kalendarzu tych czekoladek. Dzisiaj to jakoś serio też szybko idzie trochę, to otwieranie. Mało trochę gadamy. Tutaj mamy takiego jakiegoś dinozaura dziwnego. Mi się nie podoba on. Wsadzamy go z powrotem. Ogólnie jestem bardzo ciekawa, co będzie w kalendarzu z kosmetykami, bo no zawsze są tam takie fajne rzeczy przeważnie. Jestem tego bardzo ciekawa. Gdzie jest 11? Nie, to 14. Już chciałam 14 otworzyć. A to 11. O, jest 11. Mniejsza. Ojej, co to jest? Jest jakiś cień, balsam? O, niestety mi się to otwarło. Oj, to jest przyklejone. Jak wszystko tutaj. Znowu z Vianą kolejna rzecz, jakaś różowa. To jest chyba balsam do ust? Nic tu nie widzę, ale... To jest raczej balsam do ust, ale bardzo ładny. Bardzo, naprawdę jest ładny balsam do ust. Mi się bardzo podoba. Nie wiem, dzisiaj jakoś tak trochę mało do Was gadam. Dzisiaj nie mam jakiegoś najlepszego nastroju trochę. Ale na nagrywanie filmików zawsze mam nastrój, bo... No. Ale dzisiaj tak średnio na gadanie, na dużo gadanie. I ostatni kalendarz z Funko Popami. Oj, się potknęła o ten... Niechcący, no, depnęłam z kolanem na ten balsam do ust. Czy cokolwiek to jest. Mam nadzieję, że to jest balsam do ust, bo jak to użyję na usta, a się okazuje, że to będzie cień do powiek, to by było dziwne trochę. Dobra. O, tu się jakaś dziurka zrobiła. Znowu jest to mi ciężko trochę otworzyć, bo już nie ma tego jakby, nie wiem jak to wytłumaczyć, czego tutaj nie ma. No to chwileczkę poczekajcie, za chwilę tutaj się pojawi za moją ręką. Widzicie, tutaj jest niebieskie opakowanie i za chwilę. Wow, no zobaczcie, jakie fajne! To jest taki chyba kłapouchy z... Busia Puchatka. Nie no, on jest lepszy niż Tygrysek, gdzie czyli o 1000000%. I to pisze taki list do Mikołaja, jaki on jest słodki. I ma czapkę Mikołaja. No bardzo fajne, bardzo mi się on podoba. Słodziak. No zobaczcie, on ma tutaj list po angielsku napisany. Ale fajny. No dobrze, no to wiecie, na co teraz przyszedł czas, na to, co jest codziennie. Kończymy ze świątecznym akcentem. Jeśli Wam się podobało i jeśli według Was on jest słodziakiem, zostawcie dla niego łapkę w górę, bo on jest, no, mega słodki jest. Potrzymaj go tutaj na chwilę, krasnalku.
No i wiecie, co robić, jak wam się podoba. Myślę, że dzisiaj nakręcę odcinek z rodzinką Chomikowskich. Jeszcze jeden, znaczy, no, tak jak wczoraj, bo mam już pomysł trochę. No i do zobaczenia, pa!